Będzie pierdolnięcie, no co będę gadał, będzie pierdolnięcie, będzie z przytupem. Myślę, że będzie się dużo o tym mówiło i będzie to kolejna płyta typu Klucz czy Droga, która jeżeli ktoś siedzi w klimatach rapowych, no to nie może przejść obojętnie wobec tych produkcji. Oczywiście ta płyta jest zupełnie inna niż te wszystkie płyty przedtem muzycznie, też jest bardziej dojrzała, też jest dużo nowych takich, wiesz, bicików, wszystko jest takie ze smakiem zrobione, no ale no wiesz, to są jednak panowie po 40 lat. Mam nadzieję, że jakby album sprosta raz, że w oczekiwaniom ludzi, którzy czekają na HG jako HG takie w pełnym wymiarze i dwa, ludzi, którzy też oczekują jakiegoś odnalezienia się w dzisiejszych czasach brzmieniowo, tekstowo i wizualnie, no bo jakby to wszystko razem się łączy w roku 2018. Po pierwsze, niezależnie od tego, jak bardzo się zmienia scena, niezależnie od tego, jak dużo jest teraz młodych artystów, którzy uprawiają zupełnie inny styl muzyki, nawet wewnątrz hip-hopu, to zawsze dobrą rzeczą jest jakieś dziedzictwo, jakaś prawda, jakiś old school, jakieś korzenie. A umówmy się, no w Warszawie, poza Molestą, wydaje mi się, no to zaraz obok jest Hemp Gru na przykład, tak? I to trzeba przyznać, że bardzo się zmieniło od czasu, kiedy zespół zawiesił działalność wydawniczo-koncertową, tak? Bo przez te 4 lata się zmieniło w mojej ocenie więcej niż na przykład przez 10 lat od 2004 do 2014 roku. Ja nie jestem fanem tej nowej szkoły takiej do końca. To też nie disuję i wiesz, każdy robi to, co mu się podoba. Wiesz, jeden lubi Rosół, drugi lubi, kurde, nie wiem, kurde, Gazpacio, wiesz. No i to nie ma co się kłócić o tym, no to. Natomiast mi się wydaje, że starzy fani na pewno czekają na tą płytę i będą zadowoleni, mam taką nadzieję. No ci, co wychowali się na HG, no to na pewno sprawdzą, wiesz, przez szacunek i przez to, że no po prostu przeszli tą drogę z tym zespołem, czasami bardzo długą. No ale myślę, że też nowe pokolenie spoko też tam znajdzie coś dla siebie i tyle, no. Po prostu zapraszam, posłuchajcie, Eter, to idzie w Eter i po prostu nie można tego przegapić.